Rozpocznę. Zaraz to działa. Tak, działa doskonale. Rozpocznę mówienie i nagrywanie. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego tematu, albo tak przyśnie w środku, to najprawdopodobniej za jakiś tydzień albo dwa zmiksuję obrazki, głupie obrazki z tej prezentacji z audio, co ja powiem i może sobie porozmawiamy, i wrzucę na stronę wtfwach.pl. Zapamiętajcie tak od początku, ja wtfwach.pl, bo to jest Warszawskie Towarzystwo Fantastyczne Wykrot. Zapamiętajcie skrót i w ten sposób mamy do czynienia z naszym adresem. A dzisiaj chciałbym się zająć takim wielkim, zapomnianym, ale nie zapomnianym jako wielki pisarz, dramaturg i tak dalej, postać brązowa i zobrzydzona chyba nam wszystkim gdzieś tam w okolicach szkoły średniej, bardzo niesprawiedliwie, to znaczy Zygmuntem Krasińskim. I powiem coś, nie o Zygmuncie Krasińskim, którego znamy, który jest taki, no właśnie, pomnikowy, taki w miarę dobrze nam przyswojony prośbą czy groźbą gdzieś tam na etapie naszej edukacji, czyli nie ten Krasiński od Nieboskiej Komedii, nie ten Krasiński od Iridiona, czy przez Listów, czy ogólnie jakiś tam Lew Salonowy lat 50. 60., ale Krasiński młody, który pisał strasznie nerdowskie rzeczy. I chciałbym w ogóle stworzyć taki cykl gaweń, gdzie będę próbował opisać bardzo istotne dla kultury, historii polskiej osobistości jako nerdów po prostu, jakichś tam naszych poprzedników. I oczywiście zastanawiałem się, czy by nie zacząć od Anny Olimpii Mostowskiej, która jest taką, można powiedzieć, pierwszą nerdką, bo mamy pierwszą nerdką kobietę. Ciekawa sytuacja, że tutaj jesteśmy bardzo tutaj tak progresywni, feministyczni, a poza tym mamy jeszcze pierwszą taką hardkorową grafomankę dużo wcześniej przed Krasińskim, to znaczy takie zmierzchy przełomu XVIII-XIX wieku Mostowska pisała, ale o tym może kiedykolwiek. Ja do tego muszę się trochę przygotować, bo to wymaga trochę pracy, jestem leniwym człowiekiem, a właśnie leniwy człowiek. Nazywam się Adam Podlewski, możecie mnie znać jako WTF Apoka, i udzielam się właśnie w Warszawskim Towarzystwie Fantastycznym Wykrot. Zapraszamy na naszą stronę, jak już wam wspominałem. O, zgubiłem naszą reklamę. Dobrze, to będzie na samym końcu. Chodzi o to, że... Sekundę... Ile? Nie, dobrze, dobry plik dałem. Chodzi o to, że ja tu jestem w miarę przejazdem, gdyż tak... No, nie powiem, że zarabiam na życie w sposób przewidywalny, ale powiedzmy, zdobywam jakieś pieniądze, żerując na różnych instytucjach akademickich. Jestem z wykształcenia historykiem, doktorem historii, absolwentem UW, no ale zajmuję się w pracy naukowej, powiedzmy, takimi ogólnopopkulturalnymi rzeczami w XIX wieku, raczej od takiej strony technologicznej, jak to się rozchodziło, kto to czytał, kto to lubił, jak to się wiązało na przykład z... nie wiem, promocją imperializmu brytyjskiego, czy takie nudne rzeczy, ale właśnie w wolnych chwilach udzielam się jakoś w fandomie, mówiąc, co mi tam ślina na język przyniesie, a może coś ciekawego znajdę w tych swoich XIX-wiecznych źródłach i jakoś się tam przerabiam dla szerszej publiki, żeby to, no, może nie będzie pasjonujące, ale bardziej pasjonujące niż ktoś by to czytał żywcem. Na Krasińskiego nerda trafiłem zupełnym przypadkiem, znaczy, nie zupełnym przypadkiem, no, nie da się ukryć, że fascynuję się powieścią gotycką i jakoś tak trafiłem i na Mostowską, a później na Krasińskiego, jako tych właśnie polskich prekursorów powieści gotyckiej. Taka, ich prekursorstwo jest takie względne, no bo wiadomo, że Mostowa to jest tam pisała, zwłaszcza na początku XIX wieku, czyli już takie jedno mocne pokolenie po tym boomie na powieść gotycką gdzieś tam w Anglii, Francji. Na Krasiński, piszący na przełomie lat 30., ten 20. i 30., no to już te dwa pokolenia. No ale oni byli nasi, oni byli pierwsi, więc sobie o nich porozmawiamy, będziemy ich doceniać. I chciałbym właśnie opowiedzieć dzisiaj o Krasińskim, który jeszcze nie jest wieszczem. On już wie, że jest wieszczem, ale jeszcze jest tym wieszczem potencjalnym, niedokonanym. I nie jest takim bucem, że jest przekonany o własnym geniuszu. Znaczy, nie, właściwie jest przekonany o własnym geniuszu, ale o to chodzi. On wie, że on jest dopiero na rozbiegówce, on się dopiero rozpędza. I jest sobie taki młody, nastoletni Zygmuś, który tam siedzi najpierw
najpierw o Pinogórze w majątku ojca, otaczany praktycznie przez książki, bo tam nie ma się z kim kolegować. Później jedzie do Warszawy, rozpoczyna naukę. Tam też nie ma zbyt wielkiego szczęścia do otoczenia, gdyż tam się ze wszystkimi kłóci, głównie broniąc takich, a nie innych decyzji politycznych swojego ojca, no ale o tym jakoś na marginesie. W każdym razie mamy do czynienia z... Słucham? A jego ojciec? Wincenty Krasiński. Generał za czasów napoleońskich, a później, no można powiedzieć, że z tych ważnych dostojników księstwa warszawskiego, którzy się nieźle urządzili za Aleksandra I. I on tam sobie ostrzył zęby na w ogóle stolec namiestnika. Po tym jak Zajączek miał umrzeć, to Krasiński senior chciał wskoczyć na jego miejsce, tylko że z Zajączkiem był ten problem, że on umierał strasznie długo, tam ponad 10 lat, wszyscy już myśleli, że długo nie pociągnie, ale stary jak komin był twardy. Później okazało się, że nie, że nie dość był zasłużony dla nowego reżimu. Później został namiestnikiem już w latach 40., nie pamiętam, ale to już mało nas obchodzi. Zygmunt Krasiński jest uznawany za takiego czarnego typa tej doby napoleońskiej, postnapoleońskiej, że to jest za młodu, taki odważny, patriotyczny oficer, że tam z Napoleonem, szabelką gonił ruskich i w ogóle bohater nie wiadomo jaki, który się potem sprzedał. Po prostu poszedł na służbę do nowego rządu carskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, to znaczy to jest taki podręcznikowy. I że niby młody Zygmunt miał straszne wyrzuty sumienia, bo jego ojciec się tak złajdaczył i był takim kolaborantem. To jest oczywiście bardzo uproszczony obraz rzeczywistości, gdyż jak pewnie pamiętacie z historii, generalnie Zygmunt Krasiński, znaczy Wincent Krasiński, ojciec, zrobił to samo, co większość ówczesnych elit. Czyli ci wszyscy bohaterzy napoleońscy, którzy tak się bardzo dobrze ustawili za czasów Aleksandra, więc on reprezentował pewnego ducha epoki i tak dalej. Ale to właśnie, jeżeli was interesują takie klimaty, to mogę wam polecić coś, czego jeszcze nie ma. Ja to dopiero teraz próbuję wydać, gdyż popełniłem taki... No, nie lubię tego słowa, ale... powiedzmy kryminał historyczny, który się dzieje w latach 20. XVIII wieku właśnie w Warszawie. Nazywa się Okopy Lubomirskiego. Łotrzykowska opowieść o dawnej Warszawie. Jak to mówię, że dotyczy ten kryminał trzech najważniejszych problemów ówczesnego świata, to znaczy honoru żołnierskiego, emancypacji kobiet oraz przemytu wody. Z których tych trzech problemów przemyt wody jest najważniejszy z powodu monopolu konsumpcyjnego i tych różnych strasznych brewerii, które się działy na Okopach Lubomirskiego, gdzie właśnie konsumpcyjna straż Leona Newachowicza strzelała do służących po służbie żołnierzy jako przemytnicy wódki. Bardzo wam polecam, na pewno wam powiem i na pewno się pochwalę na WTF, jak ktoś to wreszcie mi wyda, no ale są pewne nie najgorsze prospekty na to staranie. W każdym razie lubię ten okres i między innymi tak samo też to jest kolejna ścieżka, którą trafiłem na Zygmunta Krasińskiego. Oczywiście Zygmunt Krasiński jest bardzo ważną postacią w mojej powieści, gdyż jest tym małym geniuszem, który rozwiązuje zagadkę kryminalną w jeden wieczór w przeciwieństwie do głupiego bohatera, który się tam męczy kilka miesięcy. No dobra, nieważne. W każdym razie mamy sobie nerda. Młody Krasiński to jest nerd. Żebyśmy sobie zdefiniowali nerda tak w sposób najprostszy, już nie wchodząc w jakieś wielkie rozróżnienie, to mamy do czynienia z jakąś osobą uważaną za zbyt skupioną na aktywności intelektualnej, różnie rozumianej, wykazującą obsesję lub społeczne upośledzenie związane z tąże aktywnością i która spędza znaczną część swego czasu na niepopularnych, tajemniczych i nieakceptowalnych powszechnie zajęciach i lub rozrywkach. I to nawet hasło jest z polskiej łajki. To nawet nie najgorsze hasło z łajki, przynajmniej nie najgorszy wstęp do tejże. I można stwierdzić, że ci nerdzi, tacy prawdziwi nerdzi, nie mówię, że teraz to już wszystko wychodzi z podziemia, staje się popularne, są Avengersi w kinach i generalnie ludzie nie krzyczą jak ktoś tam za bardzo, jak ktoś tam zakłada kocie łóżka albo pelerynkę czerwoną, ale zazwyczaj jednak nerdostwo się kojarzy z pewną, no można powiedzieć, kontrkulturą, takim najszerszym tego słowa rozumieniu, że to nie jest jakiś zwarty prąd estetyczny, ale całość takich
nieakceptowalnych albo przynajmniej uznawanych za gorsze skłonności estetycznych czy jakichś tam zainteresowań kulturowych i mających jednak, znaczy mających wpływ na kulturę popularną, ale powiedzmy od tego drugiej strony, tej niższej strony, że mamy do czynienia z jakimś kanonem, który tam promieniuje z wyżyn wspaniałej sztuki w dół. Mamy tą kulturę popularną, a na samej dnie są te nerdy, które tam zżerają najbardziej głupie i najmniej mniej kanoniczne rzeczy. Choć oczywiście, no tak jak się zbiorą do kupy, to mają jakiś wpływ na później na rozwój kultury przez swoją masę. No to jest taka negatywna definicja tego nerda funkcjonalnego. I stwierdziłem, okej, zaakceptujmy ją i zobaczmy, czy taki Krasiński nie jest przypadkiem takowym nerdem, tworzącym gdzieś tam w latach 20. i 30. XIX wieku. I właśnie tego chciałbym się przyjrzeć. I można by sobie wyobrazić, że to, co generalnie czym my się zajmujemy w tych naszych bardziej wstydliwych okresach aktywności rozrywkowej, czyli tam właśnie zakładaniu kocich uszek, czerwonych pelerynek, przebieraniu się za klocki albo inne rzeczy, no to jest buszowanie w jakimś kontrkanionie, który jest zbudowany jako przeciwieństwo tego wielkiego kanonu wspaniałych dzieł, jakim jest na przykład, do których należy Nieboska Komedia albo Irynie. Znaczy tak, właśnie tego dojdziemy. No, gdyby to wszystko było takie oczywiste, to nie byłbym potrzebny tutaj na sali, bo byśmy tutaj sobie potakiwali i się rozeszli każdy w swoją stronę. A jak się nie wyklucza, to zaraz do tego wyjdziemy. Z drugiej strony można powiedzieć, że to, co my mamy, ten nasz kontrkanon, dlaczego ja go nazwałem kontrkanonem, bo on też się staje kanonem. My się snobujemy, że to jest coś ważnego, co powinniśmy znać. Jest jakaś tam ilość filmów, książek, komiksów, czy nawet gier, którą każdy poważny nerd powinien znać. Lista każdego jest oczywiście zupełnie inna. W sensie, że próbujemy zbudować, jak sobie jest taka kultura poważna, ta kanoniczna, wielka, ponadczasowa, ma sobie kanon, jakieś zasady należne na szczęście tutaj kanonu, to my budujemy coś takiego tylko 5 pięterek niżej. Po prostu chcemy skopiować jakby pewne zasady rządzące tą kulturą wysoką, poważną, wspaniałą, artystyczną, tylko że na naszym poziomie, z uszkami i z pelerynkami i z klockami, z padami i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię, że to jest... Ja przepraszam, ale czy mnie w ogóle słychać dobrze? Bo ja wziąłem ten mikrofon, czyli... Jest lepiej bez czy z mikrofonem? Okej. Dobra. Nie, bo tak patrzę sobie, mówię, a nagle patrzę, coś mi się świeci. No jest mikrofon, no generalnie można go użyć. Ale dobra, jeszcze jestem dzisiaj, mimo wczorajszego wieczoru, jestem w dobrej formie, więc będę mówił głośno. Okej, ale ta koncepcja tworzenia przez nas kontrkanonu jest przydatna i nie jest zupełnie fałszywa, ale teraz pytanie o te jakby związki między tym kanonem prawdziwym i tym naszym kanonem B, jakimś kanonem, czy nawet kanonem Z, bo nagle patrzymy na tego Krasińskiego, który zaczyna od takiego, w cudzysłowie, niskiego nerdostwa, a później się wypija gdzieś tam na szczyty tego artystycznego Olimpu. I teraz się zastanowimy, czy to przypadkiem nie jest rzecz zupełnie naturalna i ten nasz kanon Z nie jest czymś dużo lepszym, a przynajmniej co najmniej kanonem B. Ale powieść gotycka, czyli to jakby Jungtum, to przez co Krasiński się, od czego zaczynał, ale później z czego się wybił. Powieść gotycka, czyli gatunek literacki odwołujący się do estetyki niesamowitości, strachu, mistyki, sentymentu i pseudohistoryzmu. Więcej to jak wygląda slajd jest czytelny, tylko bez tego napisu. Slajd to jest bodajże ten okładka zamczyska Fotranto, czyli tej pierwszej klasycznej powieści gotyckiej Walpola z 64 roku, 1700. To jest pomiędzy treściowością, a jednak zamieszaniem spowodowanym przez to... Tak, to jest po prostu estetyka tajemnicy. Wy się zastanawiacie, co tak naprawdę jest tam napisane. No to wam mówię, co jest napisane. Że jest sobie Walpole w 64 roku, czyli nie wiem, czy kojarzycie zamczysto Sotranto, jeżeli przeczytaliście, to macie moje współczucie. Po prostu jak załoga Nostromo od tego robota. Bo, to jest świetna rzecz, tylko cholernie nudna. Znaczy, to jest bardzo taki nerdowski, fajny tekst, który się po prostu źle zestarzał. Bo to jest taka opowieść niesamowita, dobrze skrojona na oczekiwania niesamowitości właśnie znudzonych angielskich arystokratów z drugiej połowy XVIII wieku. Znaczy, że
dużej mierze jest sobie zamek i nagle ląduje szyszak Helmun, wielki szyszak Helmuna w dziedzińcu zamku i to jest zaczątek jakiejś intrygi. Czyli to jest takie, można powiedzieć, takie proto bizarro, ale takie biedne z naszej perspektywy, bo jest dość głupie, ale to tak ludzi wtedy fascynowało. I to bynajmniej nie było takie głupie w kontekście całej tej, no właśnie, kultury XVIII-wiecznej i pewnych tej estetycznych oczekiwań. Bo tak, cechy powieści gotyckiej, nie przepisujcie tego do jakichś rozprawek naukowych, bo to jest taki wyciąg z wyciągu, to ja nie chcę was zanudzać, chociaż mógłbym teoretycznie. Tak, takie najważniejsze cechy powieści gotyckiej. Atmosfera grozy, niesamowitości, magii. Pierwsza rzecz. Wspólne występowanie elementów skandalizujących i moralizujących. O tym zaraz jeszcze powiem więcej. Sztafasz historyczny, skupienie na scenerii, jakiejś efektownej, takiej bardzo wizualnej. I piąty, wczesne kody kultury popularnej, na przykład orientalizm, mity historiograficzne, inne i tak dalej, żeby... wydaje mi się, że te wszystkie punkty są w miarę oczywiste i samo się tłumaczące, poza tym punktem drugim, który z mojej perspektywy jest bardzo istotny. To jest wspólne występowanie elementów gorszących, skandalizujących i moralistycznych. Gdyż... oczywiście my teraz mamy trochę inne standardy, ale gdybyśmy się przenieśli z naszym słownictwem i naszym myśleniem do XVIII wieku, to byśmy powiedzieli, że powieść gotycka to jest taka budująca powieść moralistyczna, która szczuje cycem. To znaczy mamy tutaj do czynienia po pierwsze z jakąś opowieścią, która nie wychodzi aż tak daleko, przynajmniej pozornie, poza takie nudną literaturę moralistyczną oświecenia, że tam trzeba być uczciwym, zawsze badać prawdę i jakby pierdolety, a z drugiej strony mamy jakieś tam trupy, mamy jakieś tam gwałty, mamy zakopywanie żywcem, mamy jakieś tam dziwne duchy, które przybierają postaci lubieżnie wyglądających kobiet, mamy właśnie do czynienia rozwód przez zamurowanie w pokoju, czy coś takiego, czyli mamy coś skandalizującego, coś co ma taki smaczek czegoś niewłaściwego, czegoś złego, ale złego w taki sposób, taki no dość pobudzający, a z drugiej strony zazwyczaj mamy ten morał, gdzie zło zostaje ukarane, a jeśli zło nie zostaje ukarane, bo sobie nie zawsze musi, to zagadka zostaje wyjaśniona. I to się wiąże z tą atmosferą grozy, niesamowitości, magii, że mamy kolejne przeciwieństwo. Mamy z jednej strony coś niesamowitego, tajemniczego, nadprzyrodzonego, ale bardzo często się okazuje, że to wszystko jest dobrze wyjaśnione, że mamy do czynienia z jakimś odsłonięciem pozoru, że mamy takiego jednego wielkiego Scooby-Doo, który się zajmuje jakimś tam XVIII-wiecznym mitem, że jest coś, co wygląda na nadprzyrodzone, ale tak naprawdę jak pokombinujemy, to się okaże, że jest, nawet jeżeli jest w tym jakaś magia, jest coś, co nie jest opisane przez naukę, to jest to przynajmniej dobre, logiczne, takie uproszczone, można mówić, takie oświeceniowe, że coś z czegoś wynika i wszystko można wyjaśnić w ten czy inny sposób. I to jeszcze chyba najlepiej, znaczy inaczej, bardzo już świadomy tej konwencji, no można powiedzieć epigon, ale taki genialny epigon konwencji powieści gotyckiej, czyli Edgar Allan Poe, doskonale tym gra. To znaczy wszystko to, co w jego tych opowiadaniach, no Czarny Kot jest takim idealnym tego przykładem, to co się wydaje, to co jest rozpoczęte jako tajemnica nadprzyrodzona, okazuje się tak tajemnicą, ale przyrodzoną ludzkiego mózgu. I jakby przechodzi z tej warstwy nadprzyrodzonej no, do warstwy psychologicznej. Nadal tajemniczej, nadal nieopisanej, nadal działającej wedle jakiegoś zrozumiałego mechanizmu. A zazwyczaj ci wcześniejsi autorzy, którzy nie byli tak świadomi jak Edgar Allan, to po prostu tak sobie pisali, bo było fajne, no ale mimo wszystko mieścili się w tej większej estetyce, czy tym szerokim podgatunku, dostosowując się do tego pomysłu, że wyjaśniamy sobie jakąś tam historię tajemniczą. No i oczywiście sztafasz historyczny i skupienie na scenerii. Powieść gotycka musi być egzotyczna w takim najszerszym sensie tego słowa. Musi być od nas odległa. Może być odległa w sposób geograficzny, że tam coś się dzieje gdzieś tam w Mauretanii, albo gdzieś tam na Syberii,
ale może być też egzotyczna, odległa w sensie czasowym, to co się dzieje dawno. Najlepiej w średniowieczu, bo wiadomo, że z punktu widzenia tych nudnych oświeceniowych pisarzy to wszystko, co złe, działo się w średniowieczu. A jak jest jeszcze w ogóle naraz, to znaczy i daleko, i w średniowieczu, to jest już w ogóle idealnie gotyckie. Jeżeli coś jest w średniowieczu i powiedzmy we Włoszech, albo w Arabii, ale wiadomo, że Arabia to takie tam Włochy, tylko jeszcze bardziej, to mamy idealne wcielenie tego gotycyzmu, tego zainteresowania gotyckiego. No i stąd się biorą te kody kultury popularnej, właśnie te tropy orientalne, tropy historiograficzne, ta mitologizacja średniowiecza, na początku mroczna, taka czarna legenda, ale później też biała legenda średniowiecza i tego typu rzeczy. To wszystko jest pewne dziedzictwo powieści gotyckiej. Nie powstało od razu ten Walpole, to był przykład wczesny, ale powieść gotycka tej pierwszej fali się rozwijała jeszcze do samych początków wieku XIX i Mostowska jest taką jedną już z epigonek tej pierwszej fali. No, a Krasiński i Poł to są ludzie, którzy już jakby w tej drugiej fali dużo bardziej świadomie korzystają z pewnych klisz i z pewnych oczekiwań od tego gatunku. I właśnie dlaczego powieść gotycka zrobiła taką furorę, stała się popularna? Oczywiście nie popularna w takim naszym rozumieniu tego słowa. Nie to, że tam jakiś chłop z Podolski czytywał powieści Lewisa czy właśnie Mostowskiej. Ale o to chodzi, że popularna jak na... względnie popularna, bo Walpole, cokolwiek byśmy nie sądzili o szczerości jego zapewnień, mówił, że tam któregoś wieczoru dużo się napił i miał świetny sen następnej nocy i stwierdził, że musi to spisać i to spisał i rozesłał między przyjaciółmi. Generalnie Walpole to miał co do garka włożyć. Znaczy to jeden z najbogatszych ludzi w XVIII-wiecznej Anglii. Jak wpiszecie sobie Walpole Residence, zobaczycie, co on sobie postawił, właśnie taką stylizowaną na taki fantastyczny gotyk rezydencję, to możecie ocenić, że pisarstwo w żadnym wypadku nie było w jego przypadku motywowane jakąś chęcią zysku. No to jest oczywiste, no to był bogacz, który po prostu tak dla jaj sobie napisał coś głupiego, rozpropagował wśród przyjaciół i w ogóle przynajmniej tak twierdził, nie chciał tego puszczać do użytku powszechnego. I to jest taki ogólna charakterystyka wielu, zwłaszcza tych wczesnych arystokratycznych pisarzy, zwłaszcza angielskich, gdzie oni mieli niby pisać z nudów i żeby jakoś tam zabawić swoich równie bogatych i równie znudzonych przyjaciół, właśnie pisali takie głupie historie, które zwykle były właśnie maskowane jakiś zapis jakiegoś snu albo przetworzenie jakiejś zasłyszanej opowieści itd., itd. Ale nie da się ukryć, że po pierwsze same te powieści gotyckie stały się takimi mikrohitami właśnie przełomu XVIII-XIX wieku wydawniczymi, że one się cieszyły dużo większą popularnością niż powinny się cieszyć jako takie tripowe wizje znudzonych arystokratów, to jeszcze bardzo szybko to, co w nich było, zaczęło przenikać do tej literatury powszechniejszej. Kiedy ogólnie krąg odbiorców tej literatury zaczyna się rozszerzać i w ogóle możemy mówić o jakiejś literaturze popularnej, rodzącej się w bólach w pierwszej połowie XIX wieku, to nagle wszyscy znają te powieści gotyckie i nie możemy tego jakby zmierzyć jakby kwalifikaty jakoś liczbowo, no ale po wpływie możemy powiedzieć, że to jest swego rodzaju hit wydawniczy. I dlaczego? Dlaczego odniosły taki sukces? No moim zdaniem to jest przede wszystkim atrakcyjność estetyczna, bo nawet jeżeli coś jest głupie, jeżeli mamy zamek i na dziedzinie tego zamku spada wielki hełm, tam ważący kilka ton i mający kilka metrów wysokości, albo właśnie mamy jakieś tam skrobanie za ścianą, rozkuwamy ścianę i tam szkielet kochanki, której kochanek chciał się pozbyć, no to mamy coś fajnego, coś tajemniczego, coś takiego i po prostu chcemy sięgnąć więcej, chcemy o tym więcej wiedzieć. No i druga sprawa, no to rozluźnienie wymogów klasycznego dzieła literackiego i to się wiąże też ze swobodą w dodawaniu elementów skandalizujących. Znaczy rozluźniona swoboda i taka techniczna, że nie musimy tam pisać o wielkich
dramatach, czy tam zakopać jakąś Antygonę, czy nie, albo nie musimy o epickich bohaterach, tylko właśnie możemy mówić o tam duchu straszącym w jakimś zajeździe, czy właśnie zamurowanej w ścianie kochance. Czyli jakby tutaj schodzimy już do tej mniej podniosłej tematyki, ale takiej fajnej, właśnie nerdowskiej. No i przy okazji możemy dać tutaj to przysłowiowe szczucie cycem, czyli jakieś tutaj elementy zupełnie skandalizujące, krew, przemoc, seks, taką tajemnicę, ale tajemnicę nie misteryjną, ale tajemnicę związaną z przestępstwem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy niesamowity przypadek doktora Jekylla i pana Hyde'a to jest poświęcone? Nie, no oczywiście, że nie, bo to jest coś dużo późniejszego, ale jest to inaczej. Można powiedzieć, że ta powieść wczesnofantastyczna, zwłaszcza angielska, końca XIX wieku, czerpie całymi garściami z dorobku powieści gotyckiej, ale w sposób świadomy. I no to zarówno tam, no Stevenson w sposób nawet bardzo, bardzo świadomy. To jest coś innego, ale to jest dobry trop, żeby śledzić wpływy. No ale no, nie można powiedzieć, nie można używać określenia powieść gotycka w takim technicznym tego słowa rozumieniu. No i można, to jest też kolejna sprawa, że bardzo szybko one były przekładane te powieści. Znaczy, to jest już to narodziny tych kultur partykularnych, językowych, to nie tylko tam łacina, francuski i nic, tylko generalnie już wtedy ludzie wpadli na to, że rzeczy można tłumaczyć też z języków, które nie są kanoniczne, nie tylko z łaciny i z francuskiego, albo nie tylko dane dzieło jest skazane na wykodowanie w getcie własnego języka. To, co jest po angielsku, francusku, ale też niemiecku, można przekładać na inne języki. Właśnie powieści gotyckie były pierwszymi takimi hitami translatorskimi. No a poza tym te powieści gotyckie dobrze się wpasowały w pewną estetykę epoki, taką można powiedzieć pewną estetykę taką preromantyczną, która po pierwsze na Wyspach była dużo wcześniej, a poza tym ta estetyka zainteresowania w sztukach plastycznych czy architekturze jakby wyprzedziły to, co nazywamy romantyzmem w literaturze szeroko rozumianym. Więc to jest taki dobry product placement w takim tajemniczym otoczeniu. Dobra, ale mamy tutaj naszego bohatera, który, jak pewnie tam pamiętacie, jak nie pamiętacie, to zawsze możecie sprawdzić na Wikipedii, urodził się w roku 1812. I to też ważne, że on się oczywiście przedstawia jako Zygmunt później, ale nie wiem, jak to jest z punktu widzenia kanonicznego, ale tych imion miał nadanych wiele. W każdym razie jedną z nich był Napoleon, bo rozumiecie, że w roku 1812 jeszcze wielu dzieciakom nazywano imię Napoleon, to trochę wyszło z mody dwa lata później. Tak. W każdym razie to jest też dobry trop, żebyśmy pamiętali, że to jest syn bohatera wojen napoleońskich, bohatera właśnie armii przy cesarzu, później też jednego z istotnych dowódców armii księstwa warszawskiego. Żył krótko, aż intensywnie, jak to porządni ludzie w XIX wieku, umarł tam sobie w 1858 roku, uznawany no właśnie ten trzeci z tej trójcy polskich wieszczy obok Mickiewicza i Słowackiego, z tym, że on odróżnia się od nich tym, że mało pisał. Znaczy, dużo pisał, ale o tym zależy się. Bo co znacie, co napisał Krasiński? Niebozmian. Okej, okay, i? Iridiony. I? I tyle, właśnie. Znaczy, pisał dużo rzeczy, ale po pierwsze pisał dużo rzeczy tych młodszych nerdowskich, a później on miał taką bardzo tradycyjną, nienowoczesną i bardzo nierynkową koncepcję artysty, twórcy. Twórca to nie jest ktoś, kto tworzy konkretne rzeczy, tylko tego życie jest tworzeniem. Więc dla niego twórczością było jego życie salonowe. Korespondencja, to drogą zachowana, opracowana, wydana, też świetna rzecz. I to też samo w sobie jest wielkie tutaj sztuka i tak dalej. No ale korespondencji Krasińskiego no, nie zinscenizujemy jak dziadów, czy tam innego Kordiana, więc to jakby tutaj mniej ekonomiczny z punktu widzenia bycia wielkim twórcą dzieło. Ale dobra, mamy sobie tego młodego twórcę, który żył krótko, wszyscy wielcy żyli krótko, ale akurat żył krótko z innych powodów niż gruźlica i narkotyki. To warto zapamiętać. Ale tak, kiedy on zaczął... Dobra, kiedy powstała Nieboska Komedia? Przynajmniej kiedy była skończona? Ktoś pamięta?
teoretycznie w młodym wieku, bo kiedy była pisana, to nie wiadomo, ale mniej więcej równolegle był Iridion i Niebieska Komedia tworzony jakoś tam w 1933-1934 rok, chyba pierwsze takie zbiorcze, znaczy już całościowe w 1935 roku. W każdym razie można powiedzieć, że no czekajcie, ile on wtedy miał lat? No 35 minus 12, no to nadal tak nieźle. Znaczy, dobry kogut w jajku pieje, jak mawiali starożytni Persowie. Nadal dwudziestokilkulatek no trzepnął coś takiego wielkiego, co już go zdefiniowało do końca życia. Z tym, że warto pamiętać, że to się nie wzięło z lasu. On wcześniej pisał inne rzeczy, które się nie zachowały do naszych czasów. Znaczy zachowały się, ale nie są dobrze rozpoznawane i o nich właśnie chciałbym coś powiedzieć. No właśnie, Krasiński jest, jak coś o nim słyszymy, to albo słyszymy tak podręcznikowo, albo słyszymy jakieś kontrowersje wokół Krasińskiego, bo po pierwsze wiadomo, że jest jak taki renesans na wielu twórców, których no jakby było mniej za czasów szczęśliwie minionych epoki, czyli PRL-u. Znaczy, bo o ile w propagandzie PRL-owskiej, czy w tej polityce historyczno-akademickiej, no Krasiński był umniejszany jako ten jeden z najgorszych z tych trzech wieszczów, bo nie był obiektywnie postępowy, bo arystokrata i w ogóle jakieś tam dziwne rzeczy pisał, takie mało postępowe, nie tak jak tam Mickiewicz, który te dziady to w ogóle powieść robotnicza niemalże, przynajmniej w takiej prostej interpretacji, a on jest takim bardzo podejrzanym i wielkim poetą był, ale trochę go spychamy do lamusa. No i druga sprawa, no to obecnie w tych wszystkich kontrowersjach wypływa jako straszny antysemita i Nieboska Komedia jako w ogóle akt założycielski Polaków palących stodoły i jakieś zupełne rzeczy straszne. To najwyraźniejsze było w przypadku tego wystawienia, niedoszłego wystawienia Nieboskiej Komedii w Teatrze Starym w Krakowie, kiedy była ta straszna afera, kiedy w końcu nie doszła do skutku wystawienie reżyserowane przez tego chorwackiego reżysera, który ma za mało samogłosek w nazwisku, żebym go wymówił, no ale wiecie, o kogo chodzi. I oczywiście z tego nic nie wyszło, bo nie wyszła ta sama inscenizacja, która sądząc z tych fragmentów, które udało się jakoś zobaczyć, była naprawdę zła i jakby wydaje mi się, że reżyser osiągnął to, co chciał, wzbudzając kontrowersję, a nie jego celem nie było faktyczna inscenizacja, ale nieważne, przewija sobie się Krasiński właśnie w podręcznikach, a B jako reakcja na to zamilczanie w czasie PRL-u, no i teraz przy okazji jakiegoś tam skandaliku. To jest wielki błąd, gdyż powinniśmy się skupić na Krasińskim, tym mniej znanym, w ogóle mniej poznanym. Czyli Krasińskim w pierwszym okresie twórczości, pomiędzy rokiem 27/28 a 34, czyli kiedy zaczynał pisać pierwsze rzeczy jako nastolatek, a przed premierą Nieboskiej Komedii, czy przed publikacją Nieboskiej Komedii i Iridiona. I teraz tak, to jest wczesny okres twórczości, zapewne 28 rok, ale no nie wiem, ja piszę dużo rzeczy i jakby jak będę tam cenzurował swoją biografię, to będę bardzo zmuszał autora do przesunięcia historycznych badań na temat moich pierwszych tekstów, bo po prostu pierwsze teksty, które napisałem, są dość tragiczne i chciałbym je spalić w ogóle, tam wywalić w stronę słońca, żeby nikt tego nie przeczytał. Więc nie wiemy, kiedy on zaczął i też nie mamy zachowanych tych pierwszych, faktycznie pierwszych tekstów, które on skończył, ale powiedzmy, że z tego 28 roku mamy już te pierwsze wstawki, wprawki, te krótkie opowieści gotyckie. I to jest oczywiście twórczość zapomniana, znana generalnie, znaczy nieznana za życia Krasińskiego, ale później zebrana na początku XX wieku, właśnie w tym kalenbachowskich zbiorkach, gdzie po prostu wszystko, co było przyporządkowane do Krasińskiego, zostało jako tak opracowane i ujawnione, no ale to wiadomo, że jak są dzieła zbiorcze jakichś wielkich twórców, no to te pierwsze tomy zazwyczaj się udaje, że ich nie ma, no bo to jakieś rzeczy słabe. A ja uważam, że wcale takie słabe nie są. I faktycznie te pierwsze dziełka, te pierwsze wprawki gotyckie były pisane no, czymś, co można nazwać takim zwyczajem arystokratycznym, czyli takim dobrym gotyckim. Że jest sobie młody autor, bogaty, znudzony,
który pisze nie jest z nadzieją na jakiś wielki sukces wydawniczy, który mu przyniesie jakieś pieniądze, no bo no, co za śmieszne pieniądze z punktu widzenia jednego z najbogatszych członków jednej z najbogatszej rodziny mógł przynieść nawet wielki sukces wydawniczy. Ale właśnie tak jak ci autorzy, zwłaszcza ci angielscy i francuscy lordowie piszący pokolenie czy dwa pokolenia wcześniej, coś takiego dziwnego, co się rozdystrybuuje wśród znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Choć oczywiście żaden twórca nie pisze dla znajomych. Każdy, chyba że jest naprawdę mocno uszkodzony w głowie, ma tę niską pobudkę, żeby wszyscy go czytali, wszyscy go kojarzyli, wszyscy go wielbili. Ale nie przyzna się do tego, chyba że jest bardzo szczery. Ale tak, zastanówmy się, co mogło wpłynąć na wyobraźnię tego młodego Zygmunta. Na pewno wpływ ojca, ale nie tego ojca cynicznego polityka z doby Królestwa Polskiego, tam z lat 30., 20. i 30., ale właśnie tego ojca legendy, tego generała, po prostu szarża z szwoleżerów pod samą Sierrą, w której osobiście nie brał udziału Krasiński senior, ale no, jakby to byli jego ludzie. No ogólnie ta legenda wojenna i taki no właśnie sam fakt, że człowiek, który, znaczy chłopak, który technicznie rzecz biorąc nazywał się Napoleon, ale po upadku Napoleona już nie używał tego imienia, mimo wszystko czuł się jako związany z tą wielką, romantyczną w takim znaczeniu, że było fajnie i było cudownie, no chyba że się umarło od jakiegoś zakażenia rany, wojną napoleońską i w ogóle ta piękna, heroiczna przygoda młodości i wczesnej dojrzałości ojca, no na pewno wpłynęła na Zygmunta Krasińskiego i oczywiście nie mam dowodów na to i biografowie, których czytałem, też jakoś tym bardzo na tym się nie skupiają, ale wyobrażam sobie, że ten dworek w Okinogórze, który w latach 20. zamienił się w taki nieoficjalny przytułek weterana, bo tam Krasiński, no tam, jaki był taki senior, jaki był taki był, no ale dbał o swoich, no nie dawał tym swoim weteranom gdzieś tam zdechnąć pod płotem, tylko w dużej mierze sprowadzał, zatrudniał jako służbę i tak dalej. Więc generalnie młody Zygmunt był otoczony przez taką chmarę postnapoleońskich weteranów, szlaszkalek, każdy bez ręki, tam złapał kulę w locie i tak dalej. Pewnie oni opowiadali mu jakieś niestworzone historie o tych wojnach, co wydaje mi się, że jakoś tam widać. No a druga sprawa, no to jest wpływ Opinogóry jako pewnej wielkiej biblioteki, znaczy wpływ edukacji domowej oraz wpływ tych masy książek, które Krasińscy jako bogaty ród arystokratyczny, a przede wszystkim ród z ambicjami takimi społecznymi, wielkimi i też intelektualnymi mieli. Więc mamy do czynienia właśnie z takim nerdem siedzącym na bibliotece i czytającym rzeczy piękne, wzniosłe, ale i złe. No te wszystkie tłumaczone jakieś fatalne powieści groteskie z Zachodu, a być może gdzieś tam nawet tej Anny Olimpii Mostowskiej, tej złe rzeczy jeszcze złe. No i sobie tak czyta i postanawia zabić nutę. Postanawia zmierzyć się z tym wielkim problemem, jakim był fakt, że to młody chłopak mało przystosowany społecznie. Znaczy, w ogóle jego grupa rówieśnicza była dość wąska, no bo on się wychowywał uczony przez preceptorów w Opinogórze. Później pojechał no, praktycznie od razu na studia, choć oczywiście wcześniej zaczął, do Warszawy, gdzie już tak na wstępie był skonfliktowany ze znaczną częścią swojego koleżeństwa z powodu działalności ojca, któremu zarzucono cynizm i koniunkturalizm. No ale w pewien sposób musi jakoś zmagać się z tym, co się dzieje. W jakiś sposób zmagać się i z pewną samotnością, i z tym nadmiarem lektur, no bo wiadomo, że od nadmiaru czytania człowiek głupieje i żeby tak nie zgłupiał do końca, to trzeba jakoś to przetworzyć, jakoś sobie z tym poradzić. Więc jakoś musi to gdzieś tam wrzucić. No a później, zwłaszcza po tym, bo od czasu kłótni z Leonem Łubieńskim, kiedy był spalony towarzysko wśród swoich rówieśników, to szybko musiał, znaczy de facto wyjechał z Polski niedługo później, no ale to go jeszcze bardziej wyalienowało od tej swojej grupy rówieśniczej. No oczywiście ten też problem już dość psychologiczny, nie wchodźmy w to, bo ja się na tym nie znam, no ale jakiś tam konflikt z ojcem musiał być dość ważny, to przede wszystkim konflikt dwóch ojców, tego pierwszego
bohatera ze wspominków żołnierzy i też prawdziwej historii czasów wojen napoleońskich, tego ojca rzeczywistego, który jest po prostu nudnym urzędasem, który tylko czeka, aż generał Zajączek umrze, żeby zająć jego stołek i generalnie to wielkie napięcie, ten problem, no jak wybrnąć tutaj, ratować zarówno ten obraz heroiczny, no i obraz rzeczywisty. No i być może pisanie jest taką strategią eskapistyczną, która pomagała mu sobie z tym radzić. I jakby jeżeli już szukamy znanego, wczesnego utworu Krasińskiego, no to oczywiście jest Agaj Han, który został wydany no w sumie już w tym późnym, wczesnym okresie Krasińskiego. Znaczy tuż przed, znaczy on go chyba został wydany, jak już pisał Iriona Słowacki, więc Krasiński, więc tam jakoś w 1934 roku. No to jest może dlatego, że to jest tekst dłuższy, jakoś spójny, udany artystycznie moim zdaniem, i on się broni artystycznie nawet dzisiaj, oczywiście nie na tym poziomie sztuki wielkiej, kanonicznej i nieprzemijającej, ale fajnej, nerdowskiej opowiedzi o opowieści zresztą osadzonej w takim bardzo malowniczym, mitycznym wschodzie. Oczywiście nie jest takim wschodem, to jest takim wschodem naszym na miarę Rzeczpospolitej, czyli tym wielkie stepy Azji, ale tak naprawdę całkiem blisko. Ale także ten jego orientalizm Krasińskiego jest widoczny w różnych historycznych opowieściach kresowych, o czym pewnie nie będę miał czasu powiedzieć, przepraszam, strasznie się rozgadałem, więc muszę przyspieszyć. Jest dużo świetnych rzeczy, zwłaszcza w Agaj Hanie, też w krótszych jego tekstach. Jest na przykład fragmenty, które jeżeli... Bo tak, nie ma dobrego tematu, żeby teraz jakiś, nie wiem, badać Krasińskiego, jakiś grant, bo mało gendera, kobiety jakieś takie bardzo tradycyjne i tak dalej, no ale szukamy jakiegoś słowa klucza, żeby wydębić pieniądze od instytucji państwowych, to możemy hasłem kolonializm po prostu złapać Krasińskiego. Bo to jest spojrzenie na zły polski kolonializm, męczący Rzeczpospolita, męcząca ludzi wschodu. Znaczy, jakby Krasiński nie płakał z tego powodu, uważał, że tak musi być, ale fragmenta Agaj Hana no, można po prostu podciągnąć pod taki prysajdowski wręcz antykolonializm XIX-wieczny, więc w ten sposób można wyłudzić jakieś pieniądze grantowe, gdyby ktoś był zainteresowany. Jest świetny pseudohistorycyzm stalopolski, albo i Piastowski też w jego takim cyklu piastowskim, więc mamy wyobrażenie autora XIX-wiecznego o tym, co no właśnie się działo jakieś 200, ale i 800 lat wcześniej. To znaczy mamy takie wizje zupełnie ahistoryczne, wizje historyczne, takie zupełnie anachroniczne wyobrażenia, które miał zarówno gdzieś tam o tej, powiedzmy, złotej erze Rzeczpospolitej, jak i o okresie piastowskim. Swoją drogą opowieści piastowskie, zwłaszcza Mściwy Karzeł, to jest po prostu rzecz niesamowita do przeczytania dla wszystkich, dostępna łatwo w internecie i to jest tak po prostu RPG-owa wyobraźnia tam się objawia, że to jest lektura zupełnie dla was konieczna. I mamy tutaj do czynienia z wcieleniem tych bardzo ważnych, konstruujących powieść gotycką elementów, właśnie historycyzm, ten orientalizm reprezentujący tą geograficzną, ale także w pewnym stopniu czasową egzotykę, a mimo wszystko mamy jakąś specyfikę, mamy coś, co jest takie nasze, w sensie, że jest to chociażby ten orientalizm mocno zakorzeniony w tradycji polskiej, że to nie jest orientalizm jakiejś tam Chiny, Japonia, strzelań do Hindusów, tylko ten nasz orientalizm, wielkie stepy Azji, bo dla nas to jest świetny wschód, to jest wielki, tajemniczy wschód. No i oczywiście ostatnia rzecz, która już się przebija wśród tego w opisie prac tego dorosłego, poważnego, poważanego Krasińskiego, to jest to poeta ruin. I tam patrzy na upadek cywilizacji starego reżimu i jest mu tak smutno i melancholijnie. No i może to jest takie ważne i podniosłe, ale przy okazji to jest bardzo nerdowskie. Znaczy, co znaczy poeta ruin? Poeta falauta. Znaczy takiego falauta moralnego, nie atomowego, ale tutaj mam już kolejną taką nitkę, za którą możemy Krasińskiego pociągnąć bliżej nas, bliżej naszego zainteresowania i właśnie zastanowić się, no chociażby, jakie elementy opowieści takiej, no trzeba by nie powiedzieć,
postapokaliptycznej, albo przynajmniej semi-prepostapokaliptycznej mamy, chociażby w niebieskiej komedii, to już wychodzimy trochę dalej. No i właśnie to jest takie bardzo nerdowskie, tylko że tutaj zamieniamy ten scenariusz, no powiedzmy taki fizyczny, polityczny, wojenny, no na scenariusz już pewien polityczny, ale przede wszystkim moralnym, jakim jest upadek Starego Świata, bardzo istotny w twórczości Krasińskiego. Ale co to wszystko, jeżeli by szukać wspólnego mianownika dla tych wczesnych opowieści Krasińskiego, to jest coś, co ja nazwałem geniuszem na pasie startowym. Mamy do czynienia z młodym autorem, który jest człowiekiem genialnym, świadomym swojego geniuszu, ale co jest charakterystyczną cechą geniuszy? Świadomy własnych ograniczeń. Znaczy on wie, że po pierwsze wychowywał się w pewnym środowisku odciętym od tego, co byśmy powiedzieli, realnym światem, interakcją społeczną. Poza tym jego edukacja, choć no jakby bardzo elitarna i bardzo no jakby przydatna wedle ówczesnych standardów i ówczesnego systemu prestiżu, w pewien sposób utrudnia mu to zadanie, znaczy nie ma wielu doświadczeń z interakcji z prawdziwymi ludźmi, nie może jakiejś jeszcze w tym momencie przemycić w swojej twórczości jakiejś wielkiej myśli na temat człowieka, z którym tak naprawdę nie ma zbyt wiele do czynienia, gdyż no jakby tutaj opisywanie ludzkości na próbie kalekit weteranów wojen napoleońskich, którzy opowiadają o niestworzone historie, o heroizmie swojego jego ojca, no nie jest to jakby najlepszy uniwersalny klucz do poznania ludzkiej duszy. I co sobie myśli taki młody geniusz? Mogę napisać coś nerdowego. Powieść gotycka, opowieść niesamowita. To jest coś, czym mogę szkolić swój warsztat, mogę krzesać, jakoś ostrzyć, po prostu dużo czytam i będę miał umysł ostry jak brzytwa, jak powiedział jeden klasyk kilka lat temu. W każdym razie mogę już ćwiczyć, mogę się wprawiać w byciu wielkim wieszczem, byciu wielkim geniuszem, nie mając praktycznie żadnego doświadczenia życiowego, poza tym dziwacznym, bibliotecznym, zawziętym z drugiej, trzeciej, czwartej ręki doświadczeniem niesamowitych opowieści. Mam wielką wyobraźnię, mam nawet pewne bodźce, które tę wyobraźnię jeszcze bardziej wzmagają, gdyż mam ten majątek w Opiniogórze, ten park z drzewami, listopadowe deszcze i tak dalej, oraz te opowieści weteranów o niesamowitych tragediach, ale i heroizmie wojen, no i mam te książki. I mogę dokonać czegoś, co z punktu widzenia tej kultury wielkiej, kanonicznej, ponadczasowej nie jest uznawane za coś wielkiego. Znaczy mogę przerzucić to, co już dostaję w różnych tekstach, które czytam i jakoś zabarwić, zamieszać na własny pomysł. I dlatego mogę sobie uciec w jakąś egzotykę, w jakąś historię, która jest historyczna, no, w ramach moich możliwości researchu, w ramach moich możliwości kwerent, ale wyjdzie coś z tego, no jeśli nie wielkiego, nie ponadczasowego, to przynajmniej fajnego i przyjemne spożycie. Tym po pierwsze tutaj szkolę swój własny warsztat, przygotowuję się do bycia wieszczem, a poza tym daję upust swoim nerdowskim skłonnościom. I oczywiście to, co przed chwilą przedstawiłem, to jest tylko zarysowanie tematu jakiegoś morza, na którego brzegu stoję i tam patrzę, szukając drugiej strony, ale no sam Zygmunt Krasiński, orientalizm dawnej Rzeczypospolitej. To jest w ogóle pasjonujący temat i może na jakieś tam badania akademickie dla kogoś, kto może jest wprawniejszy w metodach humanistycznych ode mnie, ale także dla was, jeżeli pasjonujecie się akurat tym tematem i jak sobie myślicie, że nie to, że tam nie byłoby, że tam inna byłaby trylogia Henkiewicza, że nie byłoby dzikich pól gry fabularnej, gdyby nie jakaś opowieść o Aga i Hanie, albo przynajmniej byłaby inna. To też jest piękna rzecz, piękny przyczynek do takiej gawędy konwentowej. No i oczywiście o tym orientalizmie można mówić dużo, dużo, dużo. O Aga i Hanie jako takim, o świetnej kreacji kobiecej w Aga i Hanie, czyli carycy Maryny, jak oto psikusa czytelnikom zrobił Zygmunt Krasiński, który z jednej z no, uznawanej za taką nawet nie tyle czarny charakter historiografii, czy ogólnie historii Polski, ale za taką zupełną głupią klępę, która nie wiedziała, co się dzieje, a w najlepszym wypadku za taką cyniczną manipulatorkę, która po prostu poszła, żeniła się z każdym, kto mógł jej, wychodziła za każdego, kto mógł jej zapewnić władzę. On nagle zrobił taką
epicką bohaterkę po prostu z nutami jeszcze świętej. Świętej, ale takiej operatywnej świętej, która tam potrafi rządzić poddanymi i w ogóle zarządzać miastem. No oczywiście świetny antybohater gotycki, czyli Agai Khan, to kolejny temat. Ale także Astrachań, piękne, zaginione miasto. Mamy własną Szambalę, własną Shangrilę i to blisko granicy. Mamy cudowną przestrzeń wielkiego wschodniego miasta, które nie było wcale wielkie, nie było takie cudowne, ale na kartach Agai Khana takie się stało. Mamy jakoś taką wschodnie, orientalne niemiejsce, o którym też można powiedzieć po prostu jak o państwie króla Jana. I to wszystko można wyciągnąć właśnie z tych młodzieżowych tekstów Krasińskiego, no i można też dyskutować z tą tezą o jego jakieś tam bardzo patriotycznym nastawieniu, znaczy pewnie był nastawiony patriotycznie, ale jego fascynacje były absolutnie międzynarodowe i zupełnie egzotyczne i to jest coś, co też jakoś omijamy. I oczywiście to jest też dobry przyczynek do takiego zastanowienia się nad powieścią gotycką jako taką, przyrodą w niej, pustkowiem, innymi tajemnicami, bo mamy właśnie taki materiał. Takim materiałem jest nasz dobry, znany, zapomniany, a przynajmniej zapomniany w tej części twórca, jakim jest Zygmunt Krasiński. Przepraszam Was za nieco przedłużenie tej części wstępnej. Też nie powiedziałem o wszystkim, o czym powiedzieć chciałem, ale jeśli macie jakieś pytania, uwagi, chcecie sprzeciwić, to jestem wolny przez najbliższą godzinę, możemy o tym porozmawiać, ale za chwilę będziemy musieli już zwolnić na miejsce następnej ekipie. Czy jest następny prelegent, prelegentka? Okej, to ja jakby już oddaję ten komputer. Wyrzucam wszystko, co tutaj jest, ale i przez najbliższe jeszcze 10 minut, bo mam chwilę czasu, czekam na Wasze uwagi, pytania, sugestie. Których nie ma. Dobrze, jak coś Wam się przypomni, to możecie się ze mną skontaktować przez stronę wtfwaf.pl. Tam jest mail podany redakcyjny, a możecie też podyskutować na temat Krasińskiego pod prezentacją, którą zamieszczę w ciągu najbliższych kilku tygodni, bo właśnie na stronie wtfwaf.pl tę prezentację wrzucę, zmieszam z audio i będzie coś, nad czym możemy sobie porozmawiać. I mam nadzieję, że przynajmniej część z Was zobaczy jutro o godzinie 10, tak wcześnie, że lepiej nie kłaść się spać, chyba w sali 1, czyli na dole, gdzie będę mówił o 10 najgłupszych sposobach na śmierć ludzkości. Czyli o najmniej prawdopodobnych scenariuszach apokalipsy. Nie będzie dużo o Krasińskim, będzie dużo o bombach, wirusach i zombie, więc zapraszam na jutro. Dziękuję bardzo.